Cześć, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj będziemy rozlewać w dalszym ciągu RSM. Dawka będzie 160 litrów. Także ruszamy. Będzie dobrze widać pracę belki. Ale powinno być w miarę dobrze. Jeszcze jest trochę słonecznie. Godzinę mamy prawie 19. Jedziemy, bo ostatnio padał u nas śnieg. Troszkę wilgoci, znaczy wilgoci. Wilgoć to chyba już w cudzysłowiu. Bo no już jest znowu sucho, dlatego wczoraj stopniał śnieg. Wczoraj się nikt nie wygłupiał, no ale dzisiaj już trzeba spiąć litery i jechać. I jechać z nawożeniem. Pszenica, która jest posiana, to jest Julius. W ilości 350 sztuk na metrze kwadratowym. Ale... No co? No, nie był zbyt przyjający. Siew tu chyba bodajże był około 20 października. Tutaj klasa gleby. Właśnie wjeżdżamy aktualnie w takie kamyczki. Klasa gleby to jest ogólnie tutaj trzecia. Z tamtej strony, z lewej. Na razie zaczynamy od prawej, bo tak pasuje. Z lewej jest troszkę lepsza ta klasa ziemi. Tam widać, że od razu, że lepiej plonuje. Tu taki trochę jest... No! Tu też ten pasek, to teraz aktualnie jadę, to było to źle orane. Z prawej strony dzierżawca zabrał ponad 20 arów przez parę lat. Dopiero jak był go odeta, wszystko wyszło w praniu. Co gdzie piszczy i z czym. Zdecydowałem się na rozłożenie ubotą z tego względu, że na piachach jak wjeżdżam, zbijam dawkę. Tu jest skrzynia dwuprzęgłowa, także mamy albo dostępnych 8 biegów na zającu, albo 8 biegów na tak zwanym żółwiu, także tutaj idzie dobrać. Choć pryskałem na zającu, to spokojnie trójką, gdzieś tam w granicach po górkach 100 litrów, ciśnienie 1-2 bara już tam się utrzymywało. Tam gdzieś prędkość była w okolicy 12 na godzinę. A bawię się tak z tym zmiennym dawkowaniem, bo w tamtym roku też tak robiłem, bo drugi rok rozlewam ogólnie RSM. Też tak robiłem i przyniosło to dobre, wymierne korzyści, jak to się mówi. Z tego względu, że no, sucho było. No i to wiadomo, azot też ma funkcje palące, tak? Zamiast tą pszenicę palić, no to po prostu poszło tam w dwóch dawkach. Śmieszne tam, nie wiem, 200-250 litrów, zależało od sytuacji. Wyglądało to dużo lepiej niż gdzieś tam przy
pełnym nawożeniu. A tak jak mówię, drugi rok RSM, tu mamy opróżniwać z nawigacją. Sam sobie ładnie to odcina wszystko, także nie ma tutaj problemu. Mamy tu tak zwane precyzyjne nawożenie. No tak, no to wiadomo, ile tam rozsiewaczem się ucieknie. Musiałem mniejszym ciągnikiem, lambusiem stukonnym. No i no nie masz tego uciekać, tak jak naprawdę, jak się da wałek ekonomiczny, jedzie się tam w tych granicach 12 na godzinę, no to mamy tam 3500 obrotów na minutę na wałku. No i ile się ucieknie? Kilometr na godzinę, to ile się zmieni nawożenie? 10 kilo, 15, no i to wszystko. Dlatego zdecydowałem się na przejście na RSM. Co jeszcze za tym przemawiało? Wiadomo, cena, tak? No bo jednak jest dużo tańszy niż Saletra. Przede wszystkim ta precyzja, tak? Można sobie ustawić każdy litr tutaj, tak? Czy chcesz 151, 160. W danym momencie możesz zbijać dawki. Ze 100, 50, czy tam z 200, 150, tak? Czyli mam na różne warunki jesteśmy bardziej przygotowani na zmienne warunki w polu. Dlatego od 2 lat daję RSM. Po każdym zabiegu myję gorącą wodą opryskiwacz. Zajmuje mi to trochę czasu, bo około 2 godzin. No ale przez te 2 sezony nie zauważyłem, żeby gdziekolwiek zardzewiał. Tylko tam jest taki pręcik, jakby odbojnik. No to tam gdzieś po nim się troszkę leje. No i na nim widać, że jest tam jakaś korozja. A tak ogólnie jest ok. O, jesteśmy z tej lepszej strony. Rzekomo jesteśmy z lepszej strony. Można powiedzieć, że no, na pewno z lepszej strony, bo na tym roku tu mi się rzepak wyłożył na areale, nie wiem, 2 hektarów. A z tamtej strony ładnie stał. Także tutaj mamy troszkę tą lepszą ziemię. No ale druga sprawa jeszcze było z tym rzepakiem, że nie udało się całego kawałka drapnąć na raz. No i przyszedł deszcz. Przyszła ulewa. Strasznie wiatr. No i dlatego też go chyba wyłożyło. Prędzej się tego tutaj upatruje niż przenawożenia. Bo staramy się nie szaleć z azotem. Rzepaki idzie w granicach 170-180 kg w czystym składniku i uważam, że w tych suchych latach to jest aż na naszej tutaj gleby, gdzie pod spodem mamy piaski, to jest wow, aż nadto. Także dzisiaj sobie rozlewamy RSM-ik. Obroty silnika mamy tutaj 1550, prędkość 9 na godzinę, ciśnienie 1,8 bara. Co tu bym mógł więcej powiedzieć? Myślę, że tu nie ma co nawijać makaronu na uszy. Coś tam opowiedziałem, czym pryskam. Także do usłyszenia.